Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zesera, witam Państwa. Naszym gościem jest Henryk Mercik, Ruch Autonomii Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Taki... Co u Pana słychać? Dzień dobry w 2021. No by, mam nadzieję, no i to tutaj wyrażę publicznie, że ten 2021 będzie lepszym rokiem niż poprzedni, który no niezbyt nam się przysłużył, także na razie jeszcze w maseczce, ale mam nadzieję, że już na jakimś etapie będziemy mogli te maski w końcu zdjąć. To tyle? Gdzie się podzieli regionaliści z tamtych lat? Śląscy regionaliści. No myślę, że regionaliści dalej są, natomiast czasy się zmieniają. Jest taki, pojawił się taki duet, opozycja, tak, rządzący i tak dalej. On zawłaszczył wszystko na scenie politycznej. Ja myślę, że obrady sejmiku jeszcze, nie wiem jak pan. I tak w imieniu marszałka Chełstowskiego trochę mi żal, że nie ma do czynienia z opozycją w osobach panów Gorzelika i Mercika na przykład. To znaczy ja obserwuję czasami obrady sejmiku i uważam, że to jednak, no trzeba powiedzieć tak, że regionalistów brakuje. Dlatego, stronie że, koalicji czy opozycji? Nie, w ogóle brakuje, dlatego że pozostali w sejmiku tylko reprezentanci tych w zasadzie dwóch dużych formacji partyjnych. I to wygląda fatalnie. To znaczy to, co jest na poziomie centralnym i jakościowo i w ogóle się przenosi na poziom sejmiku, w zasadzie problemów regionu, tak jak myśmy to robili, się nie dotyka. Być może ludzie nie czują tego przełożenia, ale ono jest. Po kilku latach, opozycja taka w sejmiku dziś mniej więcej, że nawet nogi nie potrafi podstawić rządzącym. To jakieś rady dla byłych kolegów? No myślę, od byłego wicemarszałka? Myślę, że dobra rada jest taka, żeby najpierw myśleć o własnym podwórku, żeby najpierw myśleć o regionie i nie myśleć schematycznie, że my myślimy o regionie tak jak inni myślą o 16 innych tam, czy razem 15 oprócz naszego regionach w tym kraju, w sensie województw. Trzeba myśleć samodzielnie. Najpierw myśleć samodzielnie o naszym podwórku, najpierw myśleć samodzielnie o regionie. Ja powiem tak, że fatalne skutki tego sejmikowego rozdania, które jest pozbawione tej regionalnej siły, będziemy widzieć za jakiś czas. Być może już widzimy, bo w sferze kultury to jest mocno widoczne, w innych sferach też. No proszę sobie wyobrazić, że kolega marszałek obecny zlikwidował biuro planowania przestrzennego. Nikt tego nie zauważył za bardzo. Jedno z najważniejszych biur, jedna z najważniejszych jednostek w schemacie to jest film o Wojciechu Korfantym powstanie. Są pieniądze w tegorocznym budżecie już na to zapisane. Źle? No ja myślę, że nie od tego jest województwo, żeby robić filmy. Ale nie, skoro nie ma nikogo, aby przybliżyć życiorys tak no to, ważnego Ślązaka i historię sprzed 100 lat, kiedy tutaj rozgrywały się losy Europy. Wszystko dobrze, ale nie od tego są politycy, żeby robić filmy. Nie od tego są politycy. Ministerstwo Kultury jakoś robi filmy, dokłada pieniądze. To nie do tego został powołany samorząd. Henryk Mercik, Ruch Autonomii Śląska jest naszym gościem. Na moment przerywam za sekundę. Dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Henryk Mercik, Ruch Autonomii Śląska jest z nami po raz drugi. Witamy Państwa w roku 2021 i Pana. Tak tylko kończąc nasz rozpoczęty spektakularnie wątek przed momentem, kto Korfantego mógłby zagrać w takim filmie o nim właśnie. W głównej roli Pan widzi postać, która by udźwignęła? No, aktora? Nie wiem. No i skoro robi to pan marszałek Chełstowski, to musi być aktor, który się tutaj spodoba, więc myślę, że no nie będę podpowiadał, bo jak podpowiem, to on na pewno nie zagra. Także tutaj... Ale Grażyńskiego łatwiej może będzie wskazać, bo jak tam habior niepodobny, co prawda, ale to on dobry w graniu szwarc charakterów jest. No ja myślę, że to tutaj są takie rzeczy, one są trochę śmieszne, tak, bo
bo widzę, że kulturą zarządza się w zupełnie nowy sposób, tak trochę ręcznie, tu się wyrzuca dyrektora, tu panią dyrektor, potem się wyraża radość, że ona znalazła pracę w Pradze, no to są historie kompromitujące. Nie widać w ogóle, powiem tak, nie widać za bardzo pomysłu na ten jubileusz stulecia powstań śląskich. Powiem więcej, no gdyby, no takie trochę szczęście, tak, dla województwa, że jest ta pandemia, bo można okleić pociąg, wywiesić baner na zabytkowym budynku, robiąc 1000 dziur i to wystarcza, tak. Powiem też, że gdyby nie pomysł arcybiskupa Skworca, który wpadł tutaj panu marszałkowi na Panteon Górnośląski, to też by tutaj niewiele było widać, tak, przynajmniej. A panu ten, panteon, się było... ten pomysł na Panteon realizacyjnie do tej pory się podoba i rodzi jakieś nadzieje, tak jeszcze krótko? Zanim przejdziemy. Trudno powiedzieć. Dalej. To jest tak, że pan marszałek nie miał żadnego pomysłu na obchody, na poważne obchody stulecia powstań śląskich. Ksiądz arcybiskup miał pomysł dyskusyjny, ale miał. I pan marszałek, zamiast wziąć tych swoich wielkich ludzi, których pozatrudniał od kultury, zrobić burzę mózgów i wpaść na własny pomysł, no skorzystał z pomysłu arcybiskupa. Arcybiskup powiedział, ja mam lokal, ja mam pomysł, potrzebuję tylko pieniędzy. No proszę sobie wyobrazić, że to jest pójście po jakby najmniejszej linii. No już znam trochę pomysłów. Jest, Wojciech Korfanty ma być patronem lotniska również z tej okazji. No ale to są wystawy, panie redaktorze, to przedsięwzięcia, pociąg. To są pomysły marketingowe. Drogie jak ten słomiany miś w słynnym filmie Barei. Oklejony folią pociąg. Ta folia po gwarancji się ją zmyje, ten i tak dalej. Tyle pozostanie po tym stuleciu powstań. Jedyny twardy pomysł, to nie jest pomysł marszałka, to jest pomysł arcybiskupa. Ale film może będzie, to pan zobaczy jeszcze, może pan będzie oklaskiwał na premierze ten film fabularny. Powiem tak, inaczej, oby tak było. Czy Łukasz Kochut jest dziś liderem, twarzą śląskiego regionalizmu w polityce? W polityce tak, zdecydowanie, bo to jest najwyżej jakby plasujący się przedstawiciel nasz, bo to jest europoseł, tak? Nie mamy nikogo innego na tym poziomie, który jest też ustami, jak słyszeliśmy, w jasny sposób deklaruje swoją śląskość. Widział pan jego wystąpienie w Parlamencie Europejskim, to tłumacz. Widziałem, tak. Tłumacz w pewnym momencie po prostu się zawiesił, słysząc język, którego nie ma. To znaczy, w sensie promocyjnym myślę, że to od długiego czasu było pierwsze takie zdarzenie, które sprawiło, że wszystkie w zasadzie media, ogólnopolskie media, o śląskości coś powiedziały, więc z pewnością... Czyli Łukasz Kochut jest dobrym ambasadorem śląskiego regionalizmu w polityce właśnie? W takim szerokim kontekście tak, dlatego że ja... Lewak, liberał, antyklerykał, dekarbonizator, no to dla starych autonomistów, konserwatystów takich jak pan, to chyba szok kulturowy. To jest człowiek, który deklaruje się jako Ślązak, dla spraw śląskich robi rzeczy konkretne. Natomiast czy on jest mi bliski ideowo? Pewnie nie. Natomiast jako przedstawiciel nie mamy innego. Ludzie jego wybrali. Został w demokratyczny sposób wybrany. Robi dla śląskiej sprawy dużo i ja bym pewne rzeczy od siebie oddzielił. Sprawy języka, sprawy mniejszości etnicznej, sprawy kultury, sprawy gospodarki, oddzieliłbym od tych spraw ideowych. Czasami mi się wydaje, że Łukasz Kochut jest tutaj bardziej ambasadorem śląskości niż tych pozostałych rzeczy, ale to on już musi sobie to wyważyć jako polityk, zapewne myślący o następnej kadencji. Kochut z całą pewnością zrobił coś, co, albo przynajmniej spróbował zrobić coś, na czym sami regionaliści polegliście, zebrał was wszystkich przy jednym stole. Co z tych rozmów wynika, poza tym, że każdy pewnie udowadnia, że jest najważniejszy albo ważniejszy od tego, który siedzi obok? Ale nie, to tak bym tego nie powiedział, bo on zebrał przy jednym stole, to się zdarzało już wielokrotnie, te zebranie ale przy jednym stole. Ale potem pierwszy wychodził z futryną z tych spotkań. No generalnie powiem tak. Zebrał w temacie, który nie powinien być tematem polityczno-ideowym w takim sensie, czyli w temacie spisu powszechnego. Spis powszechny
to powinien być temat, o którym się mówi, który się przedstawia ponad podziałami, absolutnie ponad podziałami. Myślę, że dobrze, że on to zrobił, bo tu wracamy do tego, co powiedziałem poprzednio. Ale sami tego nie zrobili. No to chyba właśnie... No dobrze, dobrze, ale że on zawsze, to zrobił. No, bo pamiętam, zawsze, co wynikało z tego szczypania Raś i Ślązoków razem. No, ale to zostawmy marginalne tutaj różne, bo to powiedzmy tak, że ta scena polityczna śląska, no, została w taki, a nie inny sposób podzielona. To nie tylko zasługa Ślązaków razem, ale też takich formacji jak PSL, która to partia w ordynarny sposób złamała pakt senacki, który podobno był zawarty. To też świadczy o kondycji opozycji, tak? Więc to zostawmy na boku. Panie marszałku, co wynikało z tych waszych stosunków i relacji 2018, klęska w wyborach samorządowych, 2019, jak pan sam zauważył, Henryk Mercik nie został senatorem. No to nie jest kwestia wzajemnych relacji. Jeżeli ktoś... Może autonomia 2020 też wam nie wyszła. Panie to, redaktorze. Że tak będę aż tak złośliwy. No to pan tutaj na Śląsku nie powinien być taki złośliwy, dlatego że pan dobrze wie, że i autonomia, i silne organizacje regionalne, i mniejszość etniczna są w Warszawie szczególnie niewygodne. Gdyby było minimum uczciwości tam na górze, to język śląski jako język regionalny byłby dawno już uznany. Dawno byłby uznany. Te niekończące się dyskusje, to kręcenie się w kółko w sprawie języka, w sprawach gospodarczych i tak dalej, gdzie powstanie fabryka słynnych polskich samochodów elektrycznych Izera. Na Śląsku, czyli w Jaworznie. I tu jest odpowiedź na to pytanie. Była brana pod uwagę Ruda Śląska, która pewnie bardziej niż Jaworzno potrzebuje takiej inwestycji. Zdecydowanie bardziej. I nawet ta pisowska reprezentacja rudzka, tak wielka, Tobiszowski, ta cała otoczka, nie pomogli. Będzie w Jaworznie, gdzie jest elektrownia, ale gdzie wszystko jest, no więc tak to wygląda. Śląscy regionaliści też mogli w każdej z tych spraw prezentować skuteczne działanie. Co więcej, dwa lata temu, po klęsce w wyborach samorządowych, zapowiadaliście pracę organiczną, zapowiadaliście odbudowę tego wszystkiego, co zawaliliście pod szyldem Śląskiej Partii Regionalnej. Co wam w takim razie udało przez dwa lata, za trzy lata wrócić do sejmiku na przykład? Znaczy, myślę, że praca organiczna cały czas się dzieje, ale to też trzeba mieć... Tak organiczna, na razie na poziomie po prostu ewolucyjnie, to tam tych organizmów jednokomórkowych chyba. Nie, no dalej jest pan złośliwy generalnie, ale powiedzmy tak, warto o tym wszystkim przypominać. No zobaczymy, tak? To znaczy ta praca to jest między innymi to, że dobrze, że Łukasz Kołód się znalazł i was pozbierał wszystkich do kupy. No, to znaczy generalnie zawsze dobrze, jeżeli jest jakiś reprezentant w tych kręgach politycznych z wyboru. Tak jak myśmy byli w sejmiku przez Franki, kadencję. Z którym pan kiedyś zakładał jedną partię, Śląską Partię Regionalną, to już go nawet w Platformie nie ma, tak? Znaczy Grzegorza Franki w ogóle nie ma, no on postanowił przemienić Dom Śląski, siedzibę Związku Górnośląskiego w Dom Przyjęć Okolicznościowych, co mu się prawie udało. Natomiast nie wiem, co zamierza Związek Górnośląski. To nie jest jakby do mnie pytanie. Smutno, że taka organizacja przy tym stole, o którym cały czas tutaj mówimy, stole Łukasza Kochuta, nie zasiadła, bo ja ich tam nie widziałem, Grzegorza Franki nie widziałem, więc nie wiem, jak to się będzie dalej toczyć. No, Grzegorz Franki wybrał taką karierę solo, tak, nie grę drużynową, bo najpierw zrezygnował z projektu Śląska Partia Regionalna, potem zrezygnował z projektu Platforma, z jakiejś tam błahy. Gdybyście dzisiaj zakładali wspólną partię, to nie byłaby, jak to mówiliście wówczas, po jakimś czasie, bigamia polityczna. No, generalnie on wybrał taką drogę. Być może jest to droga Związku Górnośląskiego, który podobno ma bardzo wielu reprezentantów politycznych z różnych stron i tak dalej, natomiast niewiele o nich tak naprawdę słychać. Skoro tak jest dobrze, no to znowu wrócę, czemu na tym Śląsku dzieje się tak, a nie inaczej, no ale to już zostawmy. No, będziemy mieli... dobra, ale to rozmawiacie. Związku Górnośląskiego, o proszę, tutaj niedopatrzenie. Przy tym stole nie ma, ale rozmawiacie.
No i co z tych rozmów wynika? Na przykład będą obchody rocznicy górnośląskiej, rocznicy tragedii górnośląskiej będą wspólne? Czy znowu każdy będzie miał swoje? Nie sądzę, żeby komukolwiek były potrzebne centralne, jak to się mówi, wspólne obchody tragedii górnośląskiej. Nie udało się tego dokonać, dlatego że przez wiele lat były różne spojrzenia na to i dalej one się trochę różnią. Różni się nieco spojrzenie mniejszości niemieckiej, różni się spojrzenie jakiejś grupy regionalistów. Dobrze, że te obchody są. Nie jestem przekonany, że to jest konieczne nam, żebyśmy wszyscy w jednym momencie poszli na przykład pod bramę na Zgodzie i składali tam. A będzie taki marsz na Zgodę w tym roku, czy w warunkach kwarantanny, to, no to jest pytanie, nie ryzykujecie? Dobre. Jeżeli cokolwiek będzie, to będzie w innej odsłonie, tak jak Orszak Trzech Króli ma być w innej odsłonie, także marsz też pewnie będzie tak, jak na to pozwolą przepisy. Obchody na pewno będą. A to w jakiej będą. Formie? Spotkacie się tam na miejscu, czy w ogóle się nie spotkacie? No będzie to powiedziane pewnie. No, trzeba będzie obserwować sytuację, bo ona może się zmienić. Wiadomo, no tak, nie wiem, czasu wam zostało, to zwykle gdzieś. Ale to generalnie myślę, że obchody na pewno będą i na pewno uczczenie ofiar tragedii górnośląskiej będzie. Zaczęto mówić z powrotem o budowie pomnika na Zgodzie, co też w jakiś sposób cieszy, chociaż trochę to takie zredukowane do tego świętochłowickiego tylko poziomu, a szkoda, bo to myślę, że szerzej trzeba traktować. Natomiast to, o czym na pewno będziemy mówić i to, o czym będziemy mówić wspólnie, no to jest spis powszechny, który a nas tu czeka. Będzie wspólna akcja, czy się zobaczy? Będzie, no przecież po to się siada do stołu, żeby była. No nie wiem, no jak pan przekonywał przed chwilą w sprawie rocznicy tragedii górnośląskiej, to można mieć kilka różnych odrębnych koncepcji. No nie, koncepcji. Że można. Istnieje cały czas kilka odrębnych koncepcji. Istnieje, no dobrze, spis powszechny. Istnieje, natomiast proszę zauważyć, że to, czego dokonał między innymi ruch Autonomii Śląska, przez te wszystkie lata, to było pokazanie tej tragedii górnośląskiej i przypomnienie o niej. I myślę, że już nikt nie może w tej chwili powiedzieć, że czegoś nie było i tak dalej. To się bardzo zmieniło. Ale w łonie śląskiego regionalizmu można przez... Nie, to jest to 10 różnych koncepcji na to, w jaki sposób przebiegała i jakie były skutki. Nie, nie. W łonie, w łonie śląskiego regionalizmu, jest... panie redaktorze, jest jedna koncepcja na tragedię górnośląską. Ale jak to się mówi, w łonie mieszkańców i regionu, i Polski, tych już koncepcji jest trochę więcej. I no, nie wiem, czy jest pora, żeby o tym dyskutować. No, jedni redukują to tylko do wywózek na wschód, co jest niesłuszne, pomijają sprawę obozów. Jak nazwać te obozy? O tym cały czas trwa ta dyskusja. Dlatego myślę, że dobrze jest, że doszliśmy do tego, że była tragedia górnośląska, że są pomniki, że będą jeszcze powstawać pomniki. Ale wy się pomniki. Nawet co do nazwy nie zgadzaliście, bo zdaje się, że Ślązoki razem optowały swego czasu za tym, żeby nie nazywać tego tragedią górnośląską, tylko tragedią śląską. Znaczy każdy ma więc prawo... po prostu tam każdy, jak piraci z Karaibów, panie marszałku, jak jest głosowanie, wybór na króla piratów, to każdy głosuje na siebie. Ale panie redaktorze, jak się spotka 5 osób i siądzie na jednym wspólnym przyzlągu i on się nawet trochę ugnie, to nie znaczy, że to jest jakaś poważna siła polityczna, więc oni mogą nową nazwę na wszystko wymyślić. No dobrze, i spis powszechny w kwietniu. Do czego będą konkretnie zachęcać wspólnie dla odmiany śląscy regionaliści? Znaczy zachęcać, to nie wiem, czy no chyba tak, no to znaczy przede wszystkim będzie trochę inna formuła, tak? Ja bym tutaj użył raczej słowa, żeby powiedzieć ludziom, jak to zrobić, tak? Przede wszystkim. Jak co zrobić? Jak się spisać, bo to będzie spis internetowy. Wiadomo, że część ludzi w podeszłym wieku nie korzysta z tych narzędzi i tak dalej w taki sprawny sposób, ale tu mamy nadzieję, że rodziny pomogą i tak dalej, i tak dalej. I jakoś się to uda. I żeby przypomnieć ludziom, że mogą zgodnie z głosem swojego serca się spisać, że mogą powiedzieć swobodnie, kim się czują. To trzeba przypominać. Czego się pan spodziewa, jeżeli chodzi o deklarację narodowościową na Śląsku? Znaczy, no, spodziewam się, że będziemy mieli taki efekt jak ostatnio, ale ja nie mówię o liczbach, bo nie wiem, trudno, nie jestem wróżką, nie wiem, jak to będzie liczbowo wyglądało. Natomiast z całą pewnością mniejszość etniczna śląska istnieje,
istnieją ludzie, którzy posługują się na co dzień językiem śląskim i z całą pewnością ten spis to pokaże. Po raz kolejny ten spis pokaże, że do czynienia z taką mniejszością etniczną, której nie ma w żadnych przepisach prawnych, mamy tutaj do czynienia faktycznie. Dlatego, że ludzie pewnie powiedzą faktycznie, jak się czują i tak to powtórka będzie. Powtórka tamtych liczb, wartości sprzed lat 10 to jest realny scenariusz, czy dzisiaj już tylko marzenie, pańskim zdaniem, oceniając w ogóle kondycję i myśl też, powiedzmy, o czy świadomość śląską na Śląsku po całej dekadzie? No nie chciałbym się wypowiadać na temat liczb. Ja powiem tylko tyle, że oczywiście to, że pewne rzeczy się nie udały, też będzie miało wpływ na jakieś nastroje, tak? Bo generalnie no, ta polityka takiego głodzenia, tak? Tutaj Ślązaków w sensie języka czy czegoś, no to ona na pewno przynosi jakieś efekty, tak? Bo ale jakie są proste, efekty? No, powiem tak. Sprawia, że ludzi to jeszcze czy mniej obchodzi, czy bardziej? No to zależy od jakichś charakterologicznych cech. No kondycja śląskiego regionalizmu, czy ruchu regionalnego, no nie jest najlepszym prognostykiem wobec tego, o czym pan mówi. To wie pan, panie redaktorze, no mamy taką, nie inną sytuację. Na razie ta polityka krajowa jest tak realizowana, że ta kondycja jest jaka jest. No, ludzie muszą. A wydarzyło się na przykład w tym roku, w tym roku to jeszcze niekoniecznie, ale w zeszłym roku coś, co ludzi by mobilizowało tak poza wystąpieniem Kohuta w Europarlamencie do jakiegoś takiego no, identyfikowania się, deklarowania chociażby narodowości śląskiej, jak to było 10 lat temu, też wtedy w formie pewnego sprzeciwu, pewnego buntu nierzadko. Ja bym tego tak nie rozpatrywał. To na pewno jest jakaś część, można założyć, że jest jakaś część tych ludzi, którzy biorą udział w takim spisie, którzy reagują emocjonalnie. Albo tak, są w jakiś sposób labilni, ale myślę, że... Nie o to mi chodziło. Chodziło mi raczej o to, że po prostu ktoś będzie w stanie, no, w jednoznaczny sposób będzie o tym pamiętał, w jednoznaczny sposób będzie w stanie też... No nie, ja uważam, że jeżeli ktoś się zadeklarował jako Ślązak, to on nie przestał być Ślązakiem. Na pewno nie przestał być Ślązakiem, na pewno zrobi to ponownie. To nie jest tak, że poczucie własnej tożsamości to jest coś, co się zmienia z uwagi na... Z całą pewnością, tylko może 10 lat temu był bardziej zdeterminowany, żeby to podać w dokumentach spisowych niż dzisiaj na przykład. Nie, myślę, że jeśli chodzi o ludzi, którzy czują się Ślązakami i którzy to zadeklarowali, to nic się nie zmieniło. I tu nie jest potrzebna żadna promocja, tu nie są potrzebne żadne działania, jest potrzebne zwyczajne, uczciwe przypomnienie. Henryk Mercik to jaką narodowość? Co się zmieniło i Henryka Mercika? Nic się nie zmieniło. Jaką narodowość wpisze? Jeśli ja wpisałem narodowość śląską, o czym wielokrotnie mówiłem i wpiszę ją po raz kolejny. Dlatego w tym sensie w człowieku się nic nie zmienia. Nie ma takiej możliwości, żeby człowiek, który w sercu jest Ślązakiem, nagle zmienił zdanie pod wpływem jakiejś chwilowej propagandy, emocji i tak dalej. Co zmienią wyniki tego spisu? Jeszcze proszę mi obawiam powiedzieć. Jakby, co dalej? Co to jak znaczy, to wpłynie w ogóle na nasze zmienią, myślenie, życie zmienią, na Śląsku? Co zmienią wyniki spisu? No kropla drąży skałę, tak powiem. I ja nie jestem takim fajterem, kimś, kto po prostu, tak jak tutaj Chełstowski kiedyś powiedział, to tu powiedział w wywiadzie z panem redaktorem, że polityka to jest boks i że trzeba walić albo przyjmować ciosy. Ja myślałem, że polityka to są szachy, więc z pewnością nie jestem człowiekiem, który zagra w szachy z bokserem. I niektórzy mówią, że boks to takie szachy też, także wie pan, to zależy. No, no myślę, że raczej nie. Pytanie, czy boks to w rękawicach, czy na gołe pięści, wie pan, czy z Najmanem, no, czy z bokserem prawdziwym. No, czy... Generalnie no, dużo jest zmiennych.
to może od tej polityki bokserskiej odejdźmy. W polityce bokserskiej można kogoś znokautować i można się z tego cieszyć, tak? Ale w sensie długoplanowym to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego też uważam, że nie ma się co zniechęcać i mówić, co zmieni spis. Spis pokaże po raz kolejny, że mniejszość etniczna śląska istnieje. Pokaże, że są ludzie, którzy posługują się śląskim. Będzie ich mniej, może mniej, bo wiadomo, że pokolenia się zmieniają, zmieniają się pewne proporcje, jeśli chodzi o ludzi na Śląsku, ale nie, co pokaże spis, że od tego problemu nie można uciec, że to nie jest problem, który przestanie istnieć. 10 lat, to... cała polityka, od Platformy po PiS uciekała całkiem skutecznie, zobaczymy. Znaczy, no to jest słuszna uwaga, że wszystkie te duże siły polityczne od tego problemu uciekały. Natomiast były takie momenty, że ten problem był chwilowo wykorzystywany dla doraźnych politycznych celów. Tego nie robią regionaliści i to trzeba wyraźnie podkreślić, bo to jest jedyna grupa, która chwilowo dla doraźnych celów tego nie wykorzystuje, chyba że jakieś pojedyncze osoby. Więc warto taką regionalną reprezentację też mieć. Ale mówię, ja nie patrzę na to tak krótkodystansowo, że tu się coś zmieni, będzie spis i nagle coś odwróci. Tutaj nie mamy do czynienia z walką bokserską i to jest dużo, dużo poważniejsza sprawa niż ten polityczny boks, który faktycznie na poziomie warszawskim to okładanie się bezładne pięściami funkcjonuje. Henryk Mercik, Ruch Autonomii Śląska, Śląska Partia Regionalna również, tak. Też nadal. Był dziś z nami o poranku, styczniowym poranku 2021 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.